Dostałeś szansę gry w kadrze seniorskiej. Jak ci się pracuje na tym poziomie i w tej grupie? Bardzo się cieszę, że dostałem powołanie, że dostałem szansę i możliwość gry w Lidze Narodów. Dla mnie jest to super okazja, super szansa do pokazania siebie nie tylko na arenie jakby krajowej, jest to też szansa na arenie międzynarodowej. Od siebie oczekuję dużo, chcę w każdym meczu pokazać się z jak najlepszej strony. Czasami wiadomo, jest ciężko i nie wychodzi, ale wtedy jakoś staram się nie myśleć o tych gorszych chwilach, tylko mam taką myśl, żeby być pozytywnie nastawionym, nakręconym i żeby dawać siebie maksimum, staramy się, żeby było jak najlepiej i żeby drużyna wygrywała. Ale już nie śpiewasz w autobusie, jak to było na juniorach? Trochę cię peszy obecność starszych kolegów? Myślę, że nie tyle co peszy, po prostu jestem już inny. Dwa lata temu w Czechach byłem inną osobą, teraz jestem inną osobą. Co prawda zostało mi trochę jeszcze takiego głupiego Norbiego. O robocie, nie gadamy o robocie. Ale jednak, no taki już jestem, a tutaj na kadrze jakby znam siebie i wiemy, na co sobie mogę pozwolić. Muszę pokazać na boisku, że umiejętności posiadam, a dopiero jak to może się uda, to wtedy być w 100% sobą. Ale masz taki charakter wojownika, to ci pomaga na boisku, czy częściej przeszkadza? Myślę, że bardziej mi to pomaga. Oprócz tego charakteru, o którym rozmawiamy, to też jestem bardziej spokojny na boisku. Przez ten sezon w klubie uważam, że dojrzałem emocjonalnie i nie jestem już takim harpaganem trochę, jakby to można ująć. Mocna konkurencja na twojej pozycji, to cię napędza jeszcze do lepszej gry? Jasne, bardzo mnie to napędza, bardzo mnie to jara. Że jestem na takiej pozycji, że jest taka konkurencja, to jest tylko na plus dla każdego, dla mnie najbardziej, bo jestem najmłodszy, ale znam swoją wartość, wiem ile mogę dać, wiem gdzie są rezerwy, wiem, że muszę na tym jeszcze ciężko pracować, ale każdą chwilę, każdą okazję, którą spędzam na boisku, staram się wykorzystywać, czasami na nie wychodzi, ale no nie podłamuję się, no. Na tyle, ile mogę, na tyle pokazuję siebie. Mam nadzieję, że trener to widzi i jakby jest zadowolony z tego, że daje mi szansę i że jest dobrze.